Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, dzisiaj mam dla Was synonimy słówka funny. Konkretnie będzie ich 4, zaczynając od droll, czyli taki pocieszny, zabawny, ale w nietypowy sposób. Na przykład a droll remark, czyli pocieszna, zabawna, śmieszna uwaga. Albo a droll person, czyli śmieszna osoba. Mamy również hilarious, czyli przezabawny, prześmieszny, komiczny. Na przykład that was hilarious, to było przezabawne. Albo na przykład she finds his jokes hilarious, czyli ona uważa, że jego dowcipy, żarty są przezabawne, prześmieszne. Amusing, zabawny, dowcipny. Na przykład an amusing article, czyli zabawny artykuł, albo an amusing comment, zabawny komentarz. I entertaining, czyli taki dostarczający rozrywki, ponieważ entertainment to jest rozrywka. A więc the film was long but entertaining, czyli film był długi, ale dostarczał rozrywki. Albo na przykład an entertaining program, czyli dostarczający rozrywki program. I tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że lekcja się Wam w przyszłości przyda. Z góry serdeczne dzięki za lajka i subskrypcję z dzwoneczkiem. A na ekranie macie namiary na bloga, fanpage i sklep z materiałami do nauki języka angielskiego dla wzrokowców. Kłaniam się nisko, nazywam się Ania Szpyt i trzymajcie się, na razie.